Hello. Gapisz, grasz czasami w armę trójkę? Mam armę trójkę, ale mam w nią przegraną chyba 10 godzin, ponieważ wszyscy z mojej ekipy, co tam mam kumpli, co tutaj z nimi streamujemy i tak dalej, oni army trójki nie posiadają. A w armę trójkę to grałem sobie tylko Battle Royale samemu, bo sami wiecie, jak się gra w takie gry samemu. To nie jest nic jakiegoś super ciekawego. Lel, pierwsze słyszę. Aha, o tym co mówiłem. Jednej rzeczy po prostu nienawidzę z Izzy, jak gościu pływa lub czołga z taką prędkością, jak biega, się dodatkowo jeszcze do ciebie strzela. Jak się czołga z taką prędkością, jak biega, to jest tragedia. Ale to prawda i to się dzieje wtedy, jak noszą dwie bronie, wiecie, to się buguje. Bo to działa albo na przykład, wiesz, stoi, czyli że pływa, czy tam jakkolwiek to nazwać, że stoi i się sunie. Jak nosisz dwie bronie, to też działa na ich niekorzyść, tych ludzi. Bo musicie wiedzieć, że jak na przykład, wiecie, on się położy, żeby się schować z jakimś murkiem i was obejrzeć, to może być nieraz tak, że dla was ta jego postać będzie stała po prostu w miejscu wysoko, nie? Trzymając broń. I wtedy strzelicie go, jak się on u was będzie stał i strzelicie mu w głowę, to jest na takiej zasadzie, że dla serwera jest zbugowany, nie? Klient się buguje, ma dwie broni i on nie wie, czy on leży, czy on stoi. To mniej więcej robi Daisy. I zostawia po prostu w tej pozycji, w jakiej było wcześniej. I zaczyna się ślizgać, bo jak się serwer pyta, słuchaj, on stoi, leży, co się dzieje, to Daisy robi. Renderuje ci ważkę na drugim końcu mapy. I w tym momencie serwer stwierdza, okej, ostatnią pozycję, którą dostałem, koleś stał. Więc dla niego cały czas stoi. I sunie na przykład, nie? I ty się położysz na przykład w trawie, albo za murkiem. Będziesz ogarniać, co się dzieje, i dla ciebie klient leży. Ale koleś dostaje informację, bo u ciebie Daisy po prostu zostało pierdolca i downa w tym momencie. To koleś dostaje informację, nie, od serwera. Słuchaj, jego ostatnią postać stała, więc no, chyba stała. Nie wiem. Klient tego kumpla mówi mi, że ważki są fajne i ładnie machają skrzydełkami. Więc kurwa, to nie wiem. Powiedzmy, że dalej stoi. I ten koleś strzela. Serwer odczytuje, kula leci na wysokości głowy, dostajesz w głowę. Dla serwera ostatnia pozycja, która byłeś stałeś, mimo że leżysz w tym momencie. I serwer myśli, ok, wysyłamy informację, dostał heada. Jest to strzał, który go powinien zabić. Albo że powinien został w klatę, powinien stracić tyle i tyle krwi. I serwer jedyne, co w tym momencie robi, 50 osób, a jako tego biegnę, a jebać. Ja nic z tego nie potrzebuję, Helika, nie? No, powinienem przeglądać i tak dalej, ale fajnie się z nami gada, więc sobie tak biegnę. Jak padnę, no to chuj. Ten cały gir, który jest teraz tutaj, to wszystko już jest od tego. Ja na tym streamie miałem już gear full z FNFallem, potem padłem i to jest drugi gir, który uzbierałem. Nie zbierając od kumpli, żeby mi coś dali, tylko to jest po prostu to, co uzbierałem samemu. Więc, żeby kontynuować to, dokończyć myśl, o co mi chodziło, to serwer wtedy wysyła informację, do twojej postaci zostałeś trafiony. Niszczy ci spodnie, niszczy ci to, tracisz tyle i tyle krwi, albo po prostu zostałeś śmiertelny strzał, nie żyjesz. I to jest informacja, która idzie do twojego klienta.